Drodzy bracia i siostry, żyjemy w szczególnym czasie. Kościół prawosławny kończy kolejną. Kolejny tydzień Wielkiego Postu. Kościół rzymskokatolicki, inne kościoły zachodnie już wstępują w okres paschalny. W tym roku różnica ta wynosi 5 tygodni. A to za sprawę reformy kalendarza, kiedy to prowadzono reformę w chrześcijańskim kalendarzu, a zapomniano o kalendarzu żydowskim, starotestamentowym, z którym związane było świętowanie Paschy. I czasami Pascha świętuje się razem, czasami jest to tydzień różnicy, a czasami, jak w tym roku, 5 tygodni. Ale to nie my jesteśmy winni, że taka była tradycja na wschodzie i na zachodzie. My przejęliśmy jedni i drudzy swoje tradycje, swój sposób świętowania. I nasze drogi przecinają się w pracy, w sklepie, gdzieś w autobusie, gdzie jedziemy, czy w innych miejscach. I nie sposób zauważyć, że jest ta różnica w świętowaniu. Nie sposób powiedzieć, że nie wiemy o niej. Więc już dzisiaj wszystkim tym, którzy święto Paschy przyjęli świętować według zachodniej paschalii, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim świąt spokojnych, pogodnych, pełnych refleksji, bo zmartwychwstały Pan Jezus powiedział swoim uczniom pierwsze słowo: pokój wam. I niech ten pokój, pokój Boży, niech będzie wśród nas i w naszym świecie. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim łask Bożych na zbliżające się święta.